skończyły się nam materiały budowlane, więc musimy je dokupić w Bauhausie w Riece. To jest najbliższy sklep budowlany z Boliuna. Dojeżdżamy tutaj około 45 minut. No niestety, mała miejscowość na Istrii nie posiada wszystkich udogodnień nowoczesnej cywilizacji, więc po te materiały budowlane jeździ się trochę daleko. Tutaj zjeżdżamy na Czawle. Zaraz powinien być szyld też Bauhausu i pokażemy Wam w środku, jak ciekawie on wygląda. O, puszczamy pierwszeństwo. Z prawej nic nie ma. I tak ciekawie wygląda wjazd do marketu budowlanego. Jest taka drive-in arena, gdzie wrata se otwierają automatyczki, no, czyli automatycznie. Wjeżdżamy i jedziemy po profilek do budowania ściany. Jak widzicie, w Chorwacji będzie euro od przyszłego roku. I już od połowy roku wszystkie ceny są podawane w euro na razie, tak aby przyzwyczaić ludzi do nowych cen. A od 1 stycznia już płatności będą tylko w euro dokonywane. Profil mamy załadowany, idziemy szukać belki drewnianej. Tutaj po lewej regipsy. Teraz po lewej styropiany, po prawej klejki do płytek. Zatrzymujemy się tam, gdzie nas coś interesuje, ładujemy do samochodu, a na koniec przy kasie kasujemy w bagażniku. A my szukamy belki drewnianej, to może tutaj w lewo. O. Klienci ładują na przyczepkę. Dobra, możemy zatarasować tą alejkę. Zapłacone, w bagażniku skasowane. Wyjeżdżamy przez bramę z marketu. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o euro w Chorwacji, jak i o tej drive-in arenie w Bauhausie. Mi się to bardzo podoba, ten koncept, aczkolwiek jest troszeczkę strach, czy nikt, nie ruszając jakimiś płytami, nie zrzuci tego na samochód. Ale jak są ludzie rozsądni, to nie ma z tym żadnego najmniejszego problemu. Aktualnie pogoda się poprawiła po tym deszczu i jest piękna pogoda, a mamy aktualnie 27 października, tego najlepszego Iwonka z okazji imienin. 27 października, jest 25 stopni, tutaj na plaży w Plominie, woda ma stopni 20. Więc świetna pogoda. Ja zaraz wskakuję do wody się trochę ochłodzić, a my widzimy się w następnym odcinku.